Zbliża się godzina 20. W szkole podstawowej we wsi Simorac na Śląsku Cieszyńskim powoli milkną ostatnie dźwięki hitów z pierwszej połowy lat 90. Uczniowie, którzy jeszcze przed chwilą szaleli na szkolnej dyskotece, teraz szukają swoich czapek, kurtek i szalików. Wprawdzie tego dnia panuje odwilż, temperatura jest na plusie, ale i tak za oknem jest zimno i nieprzyjemnie, więc warto się cieplej ubrać. Wszak jest dopiero koniec stycznia. Wśród tych uczniów jest również Ania Jałowiczor, 10-latka o sympatycznej, pucołowatej buzi, z brązowymi oczami i kędzierzawymi włosami w takim samym kolorze. Do domu babci, gdzie obecnie mieszka, dziewczynka ma niedaleko. To zaledwie 700 metrów, ale kiedy wokół jest ciemno i pusto, nie będzie to zbyt przyjemny spacer. Bo Ania do domu idzie sama. Kiedy widzi to, jeden z jej kolegów proponuje, że ją odprowadzi. Jednak kiedy docierają do rozwidlenia dróg, z których tak naprawdę każda prowadzi do domu babci, Ania mówi chłopcu, żeby wracał do grupki czekających na niego kolegów i że ona pójdzie dalej sama. Albo asfaltową drogą, odrobinę tylko rozjaśnioną słabym światłem latarni, albo ciemną, polną drogą, biegnącą po grobli między dwoma stawami. Dzieci żegnają się, kolega odwraca się i idzie w kierunku swojej grupy, a Ania wchodzi na jedną z dróg, na którą po dziś dzień nie wiadomo. Wiadomo tylko, że dotarła do momentu, gdzie te drogi znowu się spotykają i tam zniknęła. I od prawie 30 lat nie dała znaku życia, bo wszystko wydarzyło się 24 stycznia 1995 roku. O okolicznościach zaginięcia Ani, ale także o niej samej, rozmawiam dzisiaj z jej bratem, Dominikiem Jałowiczorem. Dokładnie w dzień, kiedy Ania zaginęła, obchodził swoje 9. urodziny. Niewiele pamięta z tamtego czasu, ale dziś, jako dorosły człowiek, robi wszystko, żeby dotrzeć do prawdy o zaginięciu swojej siostry, o której wciąż mówi jest, a nie była. Ale moja rozmowa z Dominikiem nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Ani, autorki podcastu Tropiciele Zbrodni, która sprawą Ani Jałowiczor zajmuje się od dobrych 3 lat i od tamtego też czasu aktywnie wspiera Dominika w poszukiwaniach jego siostry. I Ania również bierze udział w tej rozmowie, którą przeprowadziłam pod koniec sierpnia tego roku. Opowiada o tym, jak gromadziła materiały do swojego podcastu o Ani Jałowiczor i faktach, które w tej sprawie udało jej się ustalić. Podzieliła się również ze mną fotografiami z miejsca, gdzie Ania Jałowiczor mieszkała, gdzie chodziła do szkoły, ale również z miejsca, gdzie w tajemniczych okolicznościach zniknęła. Wszystkie te materiały, a także mapę z miejscami istotnymi dla historii zaginięcia Ani, dodaję do tego podcastu w filmie na YouTubie. Ale jeżeli korzystacie z platform podcastowych, wówczas dużą część materiałów postaram się zamieścić na moich profilach na Instagramie i Facebooku. Ci z Was, którzy korzystają z YouTube'a, będą mogli w trakcie podcastu zobaczyć również fragment z filmu komunijnego Ani, udostępnionego mi przez Dominika i Anię z Tropicieli Zbrodni. Ponieważ rozmowę przeprowadziłam telefonicznie, czasami jej jakość jest nie najlepsza, mam jednak nadzieję, że forma nie przesłoni Wam jej treści. Zapraszam Was bardzo serdecznie do jej wysłuchania, a Ani i Dominikowi z całego serca dziękuję za pomoc i chęć współpracy. Witam bardzo serdecznie dwie wyjątkowe osoby w moim podcaście, z którymi dzisiaj porozmawiam. Pierwszą jest Ania, która prowadzi podcast Tropiciele Zbrodni i również pisuje do gazety Reporter, która no niestety chwilowo chyba się nie ukazuje, popraw mnie Aniu później, jeżeli jest inaczej. Jej teksty znajdziecie również na portalu crime.com.pl i pod koniec zeszłego roku
przygotowała podcast na temat zaginięcia Ani Jałowiczor, konkretnie w grudniu 2021 roku. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie i witam też Dominika, brata Ani, któremu bardzo dziękuję, że też zechciał wziąć udział w tej rozmowie. Dzień dobry, Kasiu, dziękuję za zaproszenie i dzień dobry słuchaczom. Ja również witam serdecznie i bardzo dziękuję ci, Kasiu, za zaproszenie. Jest mi naprawdę bardzo miło, że możemy dzisiaj porozmawiać o Ani. Aniu, pierwsze pytanie jest do ciebie, ponieważ ty w swoim podcaście mówisz, że poświęciłaś bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o sprawę zaginięcia Ani Jałowiczor. Wiem, że ty się czasami kontaktujesz z rodzinami osób zaginionych, z rodzinami osób, które padły ofiarą przestępstwa, ale podejrzewam też, że to jest za każdym razem trochę inaczej, to są trochę inne emocje. Czy możesz powiedzieć trochę więcej o tym? Po pierwsze, dlaczego sprawa Ani tak bardzo cię zainteresowała, a po drugie, w jaki sposób dotarłaś do Dominika, no i później już dalszych osób związanych z Anią? Sprawa Ani była jedną z tych spraw, które chciałam poruszyć na samym początku, jeśli chodzi o mój podcast. O pierwszą w ogóle sprawą, którą się zajęłam, to była sprawa zaginięcia Moniki Kobyłki. I kiedy ja zaczynałam omawiać sprawy zaginięć, to właściwie jeśli chodzi o te zaginięcia dzieci, nie było takich materiałów na YouTubie. Było mnóstwo artykułów, były różne posty na Facebooku, natomiast nie było podcastów. I sprawa Ani była właśnie, tak jak mówię, jedną z tych pierwszych, które mnie zainteresowały. Głównie z uwagi na to, że jak czytałam materiały na temat zaginięcia Ani, to było mnóstwo nieścisłości. Źródła co do jakby przebiegu samego zaginięcia, okoliczności zaginięcia Ani różniły się od siebie bardzo i bardzo chciałam zweryfikować te informacje, dlatego skontaktowałam się z Dominikiem i znalazłam go na Facebooku. Napisałam do niego i bardzo szybko zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i tak zaczęło się przygotowanie do odcinka. Ale co mnie tak bardzo poruszyło w sprawie Ani, to, że ta sprawa nie była tak głośna jak inne sprawy zaginięcia dzieci, a poza tym była bardzo tajemnicza. Tam właściwie nie ma takiego punktu zaczepienia, nie ma zbyt wielu informacji na temat tego, co naprawdę mogło się stać z Anią, jeśli chodzi o jakieś teorie. Myślę, że też taką ważną rzeczą dla mnie, z mojej perspektywy, jest to, że Ania jest moją imienniczką i myślę, że to jest też taka rzecz, która mnie przyciąga do tej sprawy. Ja też pojawiłam się na miejscu w Śnimoradzu, byłam w tym miejscu, gdzie Ania została uprowadzona i rzeczywiście, jeżeli stanie się właśnie w takim miejscu, to zupełnie inaczej podchodzi się do sprawy. Te emocje też biorą górę. Czy to było już w momencie, kiedy wiedziałaś, że będziesz zajmowała się tą sprawą, kiedy tam trafiłaś, czy jeszcze zanim skontaktowałaś się z Dominikiem i zanim podjęłaś się przygotowywania podcastu na ten temat? Do Śnimoradza pojechałam w sierpniu 2021 roku, dokładnie 27 sierpnia nagrałam materiał, który ukazał się później w grudniowym odcinku i wtedy pojawiłam się wyłącznie właśnie na miejscu, gdzie Ania została uprowadzona. Następnego dnia byłam również w Andrychowie, gdzie Ania się wychowywała przez właściwie 10 lat swojego życia. Byłam też w Wadowicach, gdzie Ania się urodziła. Rozumiem, że to taka wyprawa, bym powiedziała, dająca bardzo dużo emocji, kiedy się jest w tym miejscu, gdzie ta osoba, której myślimy, o której przygotowujemy materiał, była, żyła, no i nagle zniknęła. Więc pytanie też do Dominika, czy pamiętasz, Dominik, jak Ania się z tobą skontaktowała i czy w ogóle często ci się to zdarza, że na przykład dziennikarze się z tobą kontaktują, czy raczej może ostatnio, kiedy ta sprawa może troszkę ma większy rozgłos, no bo wiem, że na przykład pojawiłaś się w rozmowie z panem Tomaszem Ławnickim w programie TVN-u, a jak było wcześniej? Czy ktoś się z tobą wcześniej, na przykład przed istnieniem mediów społecznościowych, kontaktował? Nie było takiego kontaktu wcześniej. Myślę, że Ania była tą pierwszą osobą, która zaproponowała taką współpracę. Wcześniej zdarzało się, że media kontaktowały się z moimi rodzicami i niejednokrotnie były to traumatyczne dla nich spotkania, które odbiły się bardzo na ich psychice i dlatego od pewnego czasu, powiedzmy, ja się tym zajmuję, kontaktem z mediami różnego rodzaju.
czy to właśnie telewizja, czy prasa, czy tego typu kontakty, jak teraz rozmowy prowadzimy. I Ania to zapoczątkowała na swoim kanale, no i staram się nie odmawiać, bo wiem, że im więcej się mówi o mojej siostrze, tym jesteśmy bliżej poznania prawdy. No to bardzo mi przykro słyszeć, że twoi rodzice mieli no niezbyt przyjemne doświadczenia, powiedzmy, z dziennikarzami. No i tym bardziej też dziękuję, że dzisiaj chciałeś ze mną porozmawiać i naprawdę mam taką nadzieję, że każda taka rozmowa, każdy taki materiał, chociaż o krok, doprowadzą nas do rozwiązania tej no, tajemnicy, która no, przede wszystkim obciąża waszą rodzinę od 27 lat, od ponad 27 lat. Może zacznijmy od tego, żeby trochę przedstawić Anię. Ania z podcastu Tropiciele Zbrodni już odrobinę o swojej imienniczce powiedziała, gdzie się urodziła, gdzie się wychowała, ale może jeszcze raz spróbujmy od początku. Nie wiem, kto z was wolałby opowiedzieć właśnie, kiedy Ania przyszła na świat, gdzie później mieszkała, jak wyglądała jej sytuacja rodzinna, tak żebyśmy mieli też może takie tło do późniejszej rozmowy. Ania przyszła na świat w Wadowicach, tak jak już wcześniej przedmówczyni Ania, która siedzi koło mnie, wspomniała. Urodziła się w 1984 roku, no i wiele lat dzieciństwa spędziliśmy w miejscowości Andrychów oraz Inwałd w Małopolsce. No i los chciał, że pewnego dnia przeprowadziliśmy się do Simoradza, gdzie zamieszkaliśmy z drugimi dziadkami, można powiedzieć, ponieważ rodzice postanowili wyjechać w celach zarobkowych za granicę. Wcześniej prowadziliśmy normalne życie, może trochę różniące się od większości rodzin, ponieważ ojciec większość czasu spędzał za granicę, więc głównie czas spędzaliśmy tylko z mamą i odwiedzaliśmy jej rodziców, których mieliśmy niedaleko. Chodziliśmy do przedszkola, później do szkoły. Ania skończyła w Andrychowie trzecią klasę podstawówki. Do Simoradza poszła do czwartej klasy. Mieliśmy normalnych znajomych, kolegów, przyjaciół. Byliśmy bardzo młodzi, więc nasz czas praktycznie polegał na zabawie i na początkach nauki. No właśnie, tutaj też wspomniałeś, że twój tata pracował często za granicą. Mama, z tego co dowiedziałam się z materiałów, była w domu, ponieważ miała takie zajęcie, którym zajmowała się w domu, prawda? Tak, tata nie tyle często pracował za granicą, co po prostu permanentnie. On tam pracował na stałe, więc nas odwiedzał kilka razy w roku. Były to takie czasy, że powiedzmy nie przyjeżdżał swoim samochodem raz w miesiącu, tylko powiedzmy co trzy miesiące na kilka dni. A mama tak, mama pracowała jako animatorka filmów rysunkowych, więc wszystkie animacje tworzyła w domu, pracowała w domu, więc miała nas cały czas na oku i cały czas spędzaliśmy czas z nią. Bo nie byliście takim, rozumiem, takimi dziećmi z kluczem na szyi, jak się to mówi, tylko rzeczywiście była mama w domu i dzięki tej swojej pracy mogła z wami spędzać też czas. W rozmowie z Anią w jej podcaście mówisz, że no nie masz zbyt wielu wspomnień, czemu się absolutnie nie dziwię, no bo w 95 roku, kiedy Ania zaginęła, miałeś 9 lat, więc to tak naprawdę dopiero się tam gdzieś nasze wspomnienia zaczynają budować, ale że dużo mówią ci zdjęcia z Anią. Czy masz w ogóle jakieś takie swoje ulubione zdjęcie z Anią, takie, gdzie rzeczywiście pamiętasz jakąś konkretną historię, bo w podcaście Ani, tutaj zdradzę, w tle, kiedy Ania opowiada o wszystkim, jest trochę zdjęć właśnie z dzieciństwa Ani, no, na których też pojawia się Dominik. Wiesz co, jest kilka zdjęć, które powiedzmy bardzo lubię. Jednak nie pamiętam tych sytuacji z życia, tylko przez pryzmat oglądania tych zdjęć. Czy są to wypady do ojca, do Francji, czy na przykład ostatnio wszędzie widziane zdjęcie, gdzie razem z Anią siedzę na fotelu bujanym. No właśnie, jest takie to są zdjęcie. Takie miłe zdjęcia, gdzie jest, może nie widać dużo uśmiechu na zdjęciach, ale wywołują na pewno uśmiech na mojej twarzy. Miło się wspomina. A kiedy jeździliście do taty, to jeździliście, rozumiem, w wakacje, czy czasami się też zdarzyło w roku szkolnym, na przykład, nie wiem, zrobić trochę wolnego czasu? Wydaje mi się, że po
poświęcaliśmy czas na takie wypady tylko w wakacje. No, jednak Ania jest 2 lata starsza ode mnie, więc czas wolny mieliśmy tylko w lipcu i sierpniu. Być może jakieś ferie zimowe też, ale no niestety nie pamiętam. Teraz bardziej pytanie do Ani. Dominik, w ogóle bardzo dziękuję za takie wspomnienie o tym, jak wyglądało wasze życie z Anią, jak wyglądało życie rodzinne. Aniu, ty miałaś w swoim podcaście również okazję porozmawiać z koleżankami i kolegami Ani Jałowiczor. Pytanie, czy trudno było do nich dotrzeć, czy to też stało się dzięki Dominikowi, czy łatwo te osoby zgodziły się na rozmowę. No i jakie wspomnienia miały o ich dzieciństwie spędzonym z ich koleżanką, z Anią Jałowiczor? Jeśli chodzi o to, o sposób, w jaki ja dotarłam do koleżanek, to po prostu było tak, że jedna z koleżanek Ani, pani Magdalena, komentowała jeden z artykułów poświęconych Ani na Facebooku i ja po prostu do niej się odezwałam. A tak się złożyło, że klasa Ani z Andrychowa, ze szkoły podstawowej, do której chodziła Ania, organizowali akurat spotkanie klasowe i mieli taką grupę utworzoną na Facebooku i dzięki temu właśnie pani Magdalena napisała do całej tej grupy, czy ktoś chciałby z koleżanek Ani wypowiedzieć się na temat Ani, powspominać trochę ją. No i rzeczywiście kilka koleżanek się zgodziło, niektóre wystąpiły w odcinku, inne po prostu przekazały pewne informacje, nie chciały występować pod nazwiskiem czy ze zdjęciem. No i tak się złożyło, że poza tym, że właśnie z klasy Ani, też pan, który był kolegą Ani z klasy równoległej, również zechciał opowiedzieć o tym, o swoich wspomnieniach. Czyli nie było dużym problemem dotarcie do tych osób i też chętnie o Ani mówili i wypowiadali się o niej jako o bardzo miłej, sympatycznej koleżance. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że mówili o niej, że była taką osobą bardzo cichą, spokojną, ale też strachliwą, że Ania nie brała udziału w takich zabawach, które wiązałyby się z jakimś ryzykiem. I stąd też moje takie, tak zastanawiałam się, jak to możliwe, że Ania, która bałaby się podejmować jakiegoś ryzyka w związku z zabawą, miałaby sama wracać po ciemku do domu. To jakby nie koresponduje jedno z drugim. Stąd moje takie zastanowienie, dlaczego Ania tamtego dnia miałaby wracać sama. Jest to po prostu sprzeczne z opisem, jaki prezentują jej koleżanki, jej koledzy, jak o niej wspominają. No tak, rzeczywiście, bo tutaj jeszcze oczywiście wrócimy do tej sytuacji, do tej nocy, no ale jeżeli tak jak przedstawiają ją koleżanki, rozumiem, że są zgodni w tym, to rzeczywiście byłoby to dziwne, żeby taka strachliwa dziewczynka sama zaczęła gdzieś tam wędrować przez ciemny las w zimną styczniową noc. Aniu, rodzina udostępniła ci też właśnie zdjęcia Ani z dzieciństwa, ale także nagrania z komunii. Jak się czułaś, patrząc na tę dziewczynkę, na tych zdjęciach i na tych nagraniach, jakie na tobie zrobiła Ania wrażenie? Wiesz, to przede wszystkim to jest rzadkość, żeby oglądać osobę zaginioną w ruchu, żeby był to jakiś film. Kiedyś oglądałam fragment takiego nagrania z Angeliką Rutkowską, bo też udostępniła mi ciocia. Natomiast jeśli chodzi o Anię, Dominik udostępnił mi nagranie z komunii. To się wiąże z bardzo silnymi emocjami, bo to już nie jest samo imię i nazwisko, samo zdjęcie. To jest prawdziwa osoba, którą widzimy w ruchu, która okazuje też emocje. Ona się uśmiecha, ona okazuje jakiś tam może dreszczyk zdenerwowania w trakcie tego ważnego dnia, jakim była jej pierwsza komunia święta. To, co ja zapamiętałam też z tego nagrania, co szczególnie właśnie zapamiętałam, to jest taki moment, kiedy dzieci klękają i Ania wyjmuje chusteczkę, rozkłada ją i dopiero na tej chusteczce klęka. To był taki moment bardzo wzruszający. Ja najbardziej ten moment zapamiętałam z tego nagrania. I to też świadczy o tym, że była taką delikatną dziewczynką. Taką dziewczęcą
mogę w ten sposób powiedzieć. No, no cóż mogę dodać, no, no było to niesamowicie wzruszające oglądanie tego i myślę, że też obejrzenie tego filmu spowodowało chyba nawet jeszcze większą chęć, żeby pomóc Dominikowi, żeby pomóc jego rodzinie w odnalezieniu Ani, bo teraz jakby widzę, że to jest prawdziwa osoba, której my szukamy. Dokładnie, znaczy ja bez zaangażowania w sprawę, oglądając materiał w podcaście Ani, podcaście Tropiciele Zbrodni, do którego oczywiście dodam link w opisie tego odcinka, też czułam wielkie wzruszenie. Tutaj też pod tym odcinkiem padały pytania, czy to było nagranie takie generalne dla wszystkich dzieci, czy może było specjalne dla Ani ktoś był wynajęty i z tego co wiem, to była po prostu osoba wynajęta przez rodzinę, która miała Anię i jej koleżankę kamerować. Czy tak, Dominik? Nie, sprostuję tą informację. Była to osoba z rodziny najbliższej koleżanki Ani i ta osoba została poproszona, żeby równolegle była nagrywana zarówno ta koleżanka, jak i właśnie moja siostra Ania. Okej, no właśnie, to bardzo się cieszę, że mogliśmy też od razu jakieś takie różne domysły, które pojawiły się również pod tym podcastem i pod innymi materiałami od razu wyjaśnić. Jeśli można, mogę sprostować jeszcze jedną rzecz, ponieważ gdzieś oczywiście też widziałem komentarze, że ktoś podobno sugeruje, że wiedząc o tym, że miały być dwie dziewczynki filmowane, to jednak Ania jakby więcej czasu zajmuje na tych nagranych materiałach. Więc przypuszczam, że po prostu były dwie różne taśmy i odpowiednio zmontowane i zarówno jedna rodzina, jak i druga rodzina dostała swoją wersję. I nie doszukiwałbym się tutaj niczego nienormalnego, że powiedzmy na tej naszej wersji Ania jest w większości nagrywana, czy zajmuje więcej czasu na taśmie niż ta jej koleżanka. A poza tym też w odcinku zostały wykorzystane konkretnie momenty, gdzie jest Ania, bo to miało być pokazane, Ania miała być pokazana. To jest bardzo ważne, co mówicie, bo czasami takie nadinterpretacje też prowadzą do różnych teorii, do różnych domysłów, chyba też mogą nawet gdzieś tam sprowadzić te poszukiwania na jakieś takie niewłaściwe tory, chociaż oczywiście pewnie każda hipoteza jest warta rozważenia, ale bardzo dziękuję, że to od razu tutaj sprostowaliście dla wszystkich osób, które będą materiał na kanale Tropiciele Zbrodni o Ani oglądać. Czyli tutaj sobie opowiedzieliśmy o tym, jak wyglądało życie Ani i jej rodziny, Dominika, mniej więcej do 1994 roku. Tata jest za granicą, mama jest w domu, dzieci się chowają bardzo dobrze, Ania ma dużo koleżanek, ma kolegów, którzy ją lubią. I nagle przychodzi rok 94 i w życiu rodziny Ani i Dominika coś się zmienia. Dominik, czy mógłbyś opowiedzieć, co wtedy się w tym roku wydarzyło? W 94 roku rodzice podjęli decyzję, myślę, że z opowieści, które znam z domu, było to gdzieś na przełomie wakacji i końca roku. Rodzice podjęli decyzję, że do ojca za granicę dołączy mama. A było to podyktowane oczywiście tym, że chcieli szybciej zebrać jakąś kwotę większą pieniędzy, żeby kupić własne mieszkanie. No i tak też zrobili. Mieli do wyboru, żeby zostawić nas pod opieką dziadków w Inwałdzie koło Andrychowa lub pod opieką drugich dziadków, do których nas właśnie zawieźli w Chimurodzu. No decyzja jak najbardziej słuszna z punktu widzenia takiego, że dziadkowie w Inwałdzie nie byli zmotoryzowani, do szkoły mielibyśmy bardzo daleko, no i nikt nie mógłby im pomóc. Natomiast druga rodzina, do której nas rodzice zawieźli i zostawili, był to dom pełen naszych kuzynów. Babcia sama pracowała w szkole, więc też to było ułatwienie. No i szkoła jest naprawdę blisko tego domu, więc wszystko przemawiało za tym, żeby jednak zakończyć naukę w Andrychowie, no i rozpocząć nowe życie, a przynajmniej na chwilę w Chimurodzu, no bo nie planowaliśmy zostać w Chimurodzu dłużej niż jeden rok szkolny. Rodzice mieli wrócić pod koniec roku szkolnego i właśnie mieliśmy całą rodziną wrócić do Andrychowa i tam kupić mieszkanie i zamieszkać razem po prostu. Bo rozumiem, że to mieszkanie w Andrychowie, które mieliście wcześniej, ono było wynajmowane, czy też było wasze, ale było na przykład za małe na waszą rodzinę? Były to kolejno jedno większe mieszkanie, w którym mieszkaliśmy przez jakiś czas, nie pamiętam niestety jak długo, i następnie przeprowadziliśmy się ze względów finansowych do mniejszego mieszkania. Teraz mogę tylko przypuszczać, bo nie wiem, jaka była geneza tego, że rodzice planowali wrócić
czy właśnie dlatego chcieli zmienić mieszkanie, bo ojciec planował wrócić i już zamieszkać z nami. Więc w tym przypadku faktycznie to drugie mieszkanie wydaje mi się było małe, no i przede wszystkim było wynajmowane, więc rodzice chcieli mieć coś własnego. No pewnie, że tak. To jest jakby zrozumiałe, że ludzie, szczególnie ludzie, którzy mają swoją rodzinę, chcą mieć mieszkania, biorąc pod uwagę, że w latach 90. w Polsce ciężko było o pracę i to dobrze płatną pracę. No i ten przelicznik obcych walut był zupełnie inny niż teraz. To jakby jest w pełni zrozumiałe, że ludzie chcieli wtedy poszukać szczęścia też za granicą. I przeprowadzacie się do Simoradza. Rozumiem, że to są dziadkowie od strony mamy czy od strony taty tam w Simoradzu? To są dziadkowie od strony taty. Nie mieliśmy z nimi tak dobrego kontaktu jak z tymi drugimi dziadkami, którzy mieszkali koło Andrychowa. Z tego względu, że jak wspomniałem wcześniej, ojciec przyjeżdżał tylko kilka razy w roku, więc to też nie był czas, żeby zabierać nas do rodziny, tylko żeby ten czas spędzić rodzinnie. A tych dziadków ze strony mamy mieliśmy cały czas pod ręką, więc każdą wolną chwilę, czy weekend, czy wakacje, czy ferie spędzaliśmy u nich. No tak, to też jest absolutnie zrozumiałe i często tak w ogóle jest chyba, że z jednymi dziadkami, tymi, którzy są bliżej nas, ma się większy kontakt, bardziej taki zacieśniony niż z tymi, którzy mieszkają może troszkę dalej. Jak w ogóle znieśliście tę przeprowadzkę? No bo dla dzieci takie zmiany to jest duże wyzwanie, czy dla dorosłych to jest duże wyzwanie, a dla dzieci, które nagle muszą zostawić swoich kolegów, swoją klasę, to tym bardziej chyba musi być ciężko. Czy pamiętasz, albo może rodzice wspominali kiedyś, jak ta przeprowadzka na was wpłynęła? Wydaje mi się, że no było to tak małe, traumatyczne przeżycie w naszym życiu, bo byliśmy młodymi dzieciakami, które zostawiają swój cały, można świat powiedzieć, świat zostawiają za sobą i wkraczamy do czegoś nowego. Ale o ile pamiętam, to była chwila wakacji, smutku, pożegnania z najlepszymi kolegami, że jeszcze się zobaczymy przecież, więc wyjeżdżamy tylko na chwilę. I szybko zaaklimatyzowaliśmy się w nowym miejscu. Tak jak mówiłem, mieliśmy tam kuzynostwo młodsze od nas, część kuzynostwa starszego, więc szybko z nami się zaopiekowali. No i w szkole też nie mieliśmy problemu, szybko poznaliśmy nowe dzieciaki, więc zawiązywaliśmy nowe przyjaźnie bardzo łatwo. Właśnie, to było moje, tak naprawdę uprzedziłeś moje pytanie, jak przyszła wam aklimatyzacja w nowej szkole, czy zdążyliście się na przykład, czy Ania na przykład zdążyła się też, no bo tam w Andrychowie miała takie dobre koleżanki, a czy zdążyła się z kimś mocniej w Simoradzu od razu zaprzyjaźnić do stycznia 95 roku? Czy to też były takie, znaczy rozumiem, że fajne koleżeńskie relacje, ale czy miała jakąś taką jedną wybraną koleżankę, z którą ma się swoje sekrety albo jakieś takie, taką mocniejszą więź, czy coś takiego kojarzysz? Wiesz co, nie, przyznaję się szczerze, że nie kojarzę takiej sytuacji. Wiem, że Ania miała koleżankę i chyba zawsze tak jest, że najlepszą koleżanką jest ta, czy najlepszym kolegą jest ten, z którym siedzi się w ławce, więc była taka jedna dziewczynka. Niemniej jednak mieliśmy bardzo mało czasu na zawiązanie takich silnych przyjaźni, no bo byliśmy raptem od września do stycznia, gdzie w międzyczasie są jeszcze święta. Można powiedzieć stosunkowo niedużo czasu, więc myślę, że nie były to aż takie przyjaźnie jak w Andrychowie, ale tak, mieliśmy łatwość nawiązywania z rówieśnikami kontaktu, więc no, byliśmy wesołymi dzieciakami. No tak bardzo miło to brzmi, tak jakoś tak się dobrze, dobrą energię czuć. A czy w ogóle, no bo właśnie rodzice byli wtedy za granicą, wy byliście u dziadków, czy nadal od czasu do czasu w trakcie tych kilku miesięcy odwiedzaliście Andrychów? I jeżeli tak, to czy na przykład zdarzało wam się tam jechać razem z waszymi dziadkami albo z kimś innym z rodziny, czy w ogóle z dorosłymi? Czy na przykład, nie wiem, był jakiś autobus i jako dzieci po prostu jechaliście sami? Bo ja pamiętam, że już jako 10-11-latka no to zdarzało mi się na przykład czasami już gdzieś wędrować samej. U nas nie było takiego przypadku. Od momentu, kiedy rozpoczęliśmy naukę w nowej szkole, to można powiedzieć, że cały czas spędzaliśmy czas w Simoradzu. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Do momentu, kiedy ojciec sam przyjechał z Francji na święta Bożego Narodzenia i zabrał nas razem do dziadków w Inwałdzie w odwiedziny świąteczne. Ojciec przyjechał tam z tego względu, że mama rozpoczęła tam pracę i jak mówiłem wcześniej, pojechała na niecały rok, więc nie chciała przyjeżdżać na święta, żeby ponownie z nami się rozstawać i postanowili razem, że mama jednak zostanie we Francji, a do domu wybierze się tylko ojciec. I to on nas zabrał wtedy w odwiedziny do drugich dziadków. No właśnie, tutaj wspomniałeś o też takim jakby kolejnym
ważnym punkcie w 1994 roku, który gdzieś tam się w tych materiałach na temat Ani przewija, że przyjechał tylko wasz tata, wasza mama została we Francji. Czy to było coś, co dla was było zaskoczeniem? Czy było to coś, czego się spodziewaliście? Było to dla nas zaskoczenie, niemniej jednak rozumieliśmy, dlaczego mama nie przyjechała. Wiedzieliśmy też, po co rodzice wyjechali do Francji, więc jak najbardziej nie mieliśmy o to pretensji. Mama napisała do nas list, wszystko wytłumaczyła, my jej odpisaliśmy na ten list. Byliśmy też w kontakcie telefonicznym, co jakiś czas, co prawda nie mieliśmy telefonu w domu, bo trochę czasy były inne, ale były takie możliwości, więc to nie było tak, że nie mieliśmy w ogóle kontaktu z mamą, tylko po prostu zdarzyła się taka sytuacja, że no niestety mama nie przyjechała na te święta i bardzo szkoda. Okej, rozumiem. No bo właśnie z niektórych tych materiałów, które ja czytałam, tak trochę wynikało, jakby to była jakaś wielka rozpacz Ani w związku z tym, że mama nie przyjechała i taka może nawet wręcz wielkie zaskoczenie i niezrozumienie, ale cieszę się, że też tak tutaj to wyjaśniłeś, jak to rzeczywiście wyglądało, że rzeczywiście no na pewno była to przykra sytuacja, kiedy mama nie przyjeżdża i nie można z nią spędzić świąt, ale że to jednak było w jakiś sposób wyjaśnione i też mieliście cały czas z mamą kontakt. Tutaj już Ania, autorka podcastu Tropiciele Zbrodni, wspomniała, że Ania była taką dziewczynką strachliwą i że miała dobry kontakt z rówieśnikami. Ale jak to było z osobami starszymi, z dorosłymi? Bo na przykład jest też taki przypadek Kamilki z Gdańska, która no, była dziewczynką bardzo ufną i bardzo chętnie rozmawiała z nieznajomymi dorosłymi, co być może zostało przez właśnie osoby o bardzo złych zamiarach wykorzystane. A jak to było w przypadku Ani? Czy ona była też ufna w stosunku do dorosłych i czy na przykład gdyby jakiś dorosły z nią zagadał, to czy byłaby w stanie na przykład z kimś gdzieś pójść, zaufać mu? Czy ty, Dominik, jesteś w stanie to ocenić, ewentualnie ty, Aniu, na podstawie rozmów na temat Ani Jałowiczor? Ja cieszę się, że Ania tutaj wspomniała o tym, co powiedzieli jej znajomi z klasy Ani, że Ania była strachliwa i powiedzmy nie brała udziału w różnych zawodach, które wymagały jakiejś tam większej odwagi. Przyznam szczerze, że pierwszy raz o tym słyszałem. Niemniej jednak, wracając do twojego pytania odnośnie zaufania mojej siostry Ani do osób obcych, wydaje mi się, że byliśmy uświadamiani przez mamę, żeby nie ufać starszym ludziom obcym i nie wierzę w to, że Ania mogłaby takiej osobie zaufać i dobrowolnie oddalić się z nią gdziekolwiek. Oczywiście, jeżeli poznaliśmy tą osobę, widzieliśmy, że są to znajomi naszych rodziców, czy jest to jakaś rodzina, dalsza rodzina, którą pierwszy raz widzimy, no to nabieraliśmy takiego zaufania, ale nigdy w tamtym wieku do osób zupełnie obcych. Rozumiem. No to było takie dla mnie akurat dosyć tutaj istotne pytanie, które gdzieś tam przyszło mi do głowy, kiedy słuchałam o Ani, kiedy czytałam o niej różne materiały. Mija rok 94, mija to Boże Narodzenie, które spędziliście w towarzystwie taty. Nadchodzi rok 95 i styczeń. I tutaj może do ciebie, Aniu, prośba, gdybyś mogła powiedzieć pokrótce, co wydarzyło się pod koniec stycznia w rodzinie Ani i Dominika 95 roku? 24 stycznia 1995 roku w szkole podstawowej wsi Moradzu zorganizowany został bal karnawałowy. Klasa Ani, czyli klasa czwarta, dowiedziała się o tym balu dzień wcześniej. Generalnie ta zabawa miała być dla klas 5-8, natomiast w ostatniej chwili plan został zmieniony. I dzieci również z klasy Ani mogły w tej zabawie uczestniczyć. Tego dnia Ania po powrocie ze szkoły przygotowała się do udziału w tej zabawie. Wzięła w niej udział. Zabawa trwała, zakończyła się około godziny 20 i o godzinie 20 tego dnia Ania wyszła z zabawy karnawałowej. I niestety nie dotarła do domu i wiele wskazuje na to, że Ania została uprowadzona, kiedy wracała do domu. I o tym będziemy rozmawiać w dalszej części. Pierwsze moje pytanie, tu powiedziałaś, że najpierw miało być to dla innych roczników ten bal karnawałowy, później nagle zmieniono tę decyzję. Czy kiedykolwiek ktokolwiek powiedział, dlaczego tak nagle się to zmieniło, no bo
Myślę, że to była taka dosyć zaskakująca informacja z tego, co powiedziałaś o tym, że bal się odbędzie. Tak, decyzja o zmianie zasad zapadła, można powiedzieć, dzień wcześniej i podobno było to podyktowane tym, że dzieci z czwartej klasy narzekały na to, że nie mogą się bawić ze starszymi uczniami i podobno na Radzie Pedagogicznej podjęto decyzję 23 stycznia o tym, że zmienią te zasady i jednak czwarta klasa będzie brała udział w zabawie karnałowej razem ze starszymi klasami od 5 do 8. No była to nagła decyzja, więc dzieci nie miały zbyt wiele czasu do namysłu, czy iść, czy nie iść, czy jakoś się przygotować. To rozumiem było wieczorem, jak już wiemy, czyli był jakaś była przerwa po skończeniu lekcji, żeby wrócić do domu i ewentualnie się przebrać. Czy Ania na ten bal karnawałowy poszła sama? Czy na przykład szły sobie z nią też jakieś inne koleżanki? Na przykład Ania mówiła coś o tym, że zajdzie po jakąś koleżankę. Czy w ogóle były jakieś koleżanki takie w sąsiedztwie, z którymi ona na przykład chodziła do szkoły albo ze szkoły wracała? Tak, mieliśmy sąsiadów, z którymi zdarzało nam się czy wybierać do szkoły, czy wracać z niej. Jednak z tego, co mi wiadomo, to na zabawę nową Ania udała się sama. Mimo, że faktycznie koleżanka wychodziła wcześniej chyba, ale z tego, co pamiętam, to chyba nie były umówione na to, żeby udać się tam razem, więc przyszła po zajęciach do domu. Przygotowała się, ciocia jej pomogła tam przygotować strój, no i Ania udała się na tą zabawę sama. A czy Ania w ogóle cieszyła się na ten bal, czy to było tak po prostu, no jest, to już muszę pójść, bo wszyscy z klasy idą? Wiesz, trudne pytanie, jednak wydaje mi się, że skoro poszła na tą zabawę, to nie została do tego zmuszona. Pytała się babci, czy może pójść na tą zabawę, pytała się w dniu tej zabawy, po swoich zajęciach spotkała babcię w szkole, więc wydaje mi się, że pełna entuzjazmu, zadowolona, chciała wziąć udział w tej zabawie, zwłaszcza, że byli to nowi koledzy, większość klasy szła. Wspomniałem wcześniej, że to w końcu chyba jej klasa nalegała, żeby bawić się ze starszymi uczniami, więc myślę, że Ania chciała razem z nimi wziąć udział w tej zabawie i dlatego poszła na zabawę, no ale udała się tam sama. Okej, bo tu jeszcze właśnie wspomniałeś, że powiedziała babci, że chciałaby pójść na tę zabawę, bo wasza babcia pracowała w szkole, prawda? Tak, babcia w szkole była woźną. No, byliśmy pod opieką babci, więc Ania spytała jej o pozwolenie w dniu, kiedy się o tym dowiedziała. Przejdźmy do samej tej imprezy, bo tutaj są różne opowieści o tym, jak Ania bawiła się na tej imprezie. Czy moglibyście może tutaj coś więcej opowiedzieć, ewentualnie sprostować? Sprostować chyba nie ma czego, ponieważ musielibyśmy znać w 100% wersję wydarzeń, jaka faktycznie się odbyła. Zdania są podzielone, ponieważ część ludzi, dzieci i dorosłych mówi, że dorosłych mam na myśli nauczyciela, który się opiekował tą bawiącą się grupę dzieci. Twierdzą, że Ania była zdenerwowana, co jakiś czas pytała się, która jest godzina i ciągle zaglądała w okno, jakby na kogoś czekała. Natomiast druga strona mówi, że wręcz przeciwnie, Ania była zadowolona, ciągle się bawiła, tańczyła z kolegami, z koleżankami, nie była w ogóle zdenerwowana, więc ciężko teraz coś wywnioskować, bo no jest to podzielone mniej więcej po 50% i nie wiadomo, jak naprawdę było. Tutaj należy dodać, że dzieci po zabawie były przesłuchiwane kilka dni już po całym zdarzeniu, więc prawdopodobnie na ich zeznania wpływ mogły być różne plotki, które już zdążyły się pojawić. Więc niekoniecznie te informacje, które my dzisiaj posiadamy na temat tego, jak Ania się rzeczywiście bawiła, to są wspomnienia tych dzieci. Być może są to jakieś, powiedzmy, naleciałości z jakichś plotek, które już zdążyły się pojawić. Więc tutaj bardzo trudno jest nam się odnieść właśnie do tych informacji na temat przebiegu całej imprezy i tego, jak bawiła się Ania. No to bardzo dziękuję, że o tym też mówicie, bo tak jak mówię, to tutaj są bardzo różne wersje. Też na przykład oglądałam telewizyjne biuro śledcze na ten temat i też tam było, że są różne zeznania na temat humoru Ani podczas tego balu. Ale nadchodzi około godziny 20 i Ania wtedy wychodzi z tej imprezy. Czy to był generalnie rzeczywisty koniec tego balu karnawałowego i wszystkim dzieciom już podziękowano, czy Ania może wyszła trochę wcześniej? No i tutaj znowu trzeba odnieść się do zeznań świadków. Tak, impreza skończyła się o godzinie 20 zgodnie z planem. Była włączona ostatnia piosenka i nauczyciel, powiedzmy, zdecydował, że to już jest czas, bo część dzieciaków
już czekali rodzice. Niektóre dzieciaki szły same w kierunku swoich domów, czy w grupkach, czy zupełnie same. I z tego, co mi wiadomo, to Ania nie wyszła wcześniej, że powiedzmy nie była niezauważona przez nikogo, że opuściła szkołę, czy też nie czekała na nikogo dłużej, że ktoś miał po nią przyjechać, a ta osoba się nie zjawiła, tylko wyszła tak jak jedna z grup dzieci i udała się w kierunku domu. Czyli Ania zaczyna iść do domu. I jak wygląda ta droga Ani do domu? Czy ktoś jej towarzyszy? Czy Ania idzie sama? Tak. Przez około, niecałe 100 metrów, myślę, że około 70-60 metrów odprowadza ją jeden z kolegów z klasy i z zeznań dowiadujemy się, że ten kolega odwraca się i wraca do swojej grupy rówieśników, żeby z nimi wrócić po zabawie i twierdzi, że to Ania zdecydowała, żeby już poszedł, żeby po prostu nie szedł z nią dalej. Myślę, że Ania też wiedziała, że wtedy on będzie musiał wracać sam i może nie chciała go wykorzystywać w ten sposób i pozwoliła mu, że oddalić się i powiedziała, że dalej pójdzie sam. Też przeczytałam takie informacje, że Ania na przykład nie chciała, żeby babcia po nią wyszła po tym balu. Tak, babcia twierdzi, że Ania była umówiona z koleżanką, że Ania powiedziała jej, że wróci z tą koleżanką, która była naszą sąsiadką i że tą z nią wróci. Natomiast ta koleżanka twierdzi, że Ania czekała na babcię, więc powstał pewnego rodzaju, jak to nazwać, jakaś rozbieżność czy niedogadanie. Z jakiegoś powodu babcia nie przyjechała po Anię i tak samo Ania nie wróciła z tą koleżanką. Bo rozumiem, że koleżanka i tak szła do domu, ale gdzieś tam się w pewnej chwili rozdzieliły po tym balu. Chyba tak. Wydaje mi się, że być może nawet nie podjęły takiego tematu, bo koleżanka twierdzi, że Ania nawet się jej nie pytała, czy może z nią jechać. I też ona jej nie proponowała, bo nie było takiego tematu po prostu podjętego. Ania dowiedziała się o tej zabawie wcześniej i to babcia jest tą osobą, z którą Ania się teoretycznie umawiała w jakiś sposób. Ania rozstaje się ze swoim kolegą i teraz od tego momentu idzie już sama. Czy możecie trochę więcej powiedzieć o tym, jak wyglądała ta droga, którą Ania miała pokonać i czy kiedykolwiek zdarzało jej się, że tę drogę już wcześniej, o takiej porze, kiedy jest ciemno, pokonywała sama? Nie, w przeszłości przed tym zdarzeniem nie było takiej sytuacji, żeby o tej porze wracać ze szkoły samemu. Tam szkoła w mojej miejscowości, więc zajęcia rozpoczynały się rano i kończyły krótko po południu, więc nie. No jednak myślę, że były przypadki, kiedy Ania wracała sama, bo żadna z koleżanek czy kolegów nie szli w tym samym kierunku, czy nawet ja skończyłem zajęcia o innej porze, więc nie czekaliśmy na siebie wzajemnie. Było do przejścia do domu około 700 metrów, więc można sobie wyobrazić, że to naprawdę nie jest duża odległość. Co prawda prowadzi przez nieoświetlone drogi polne, koło stawów, więc mało przyjemny teren dla małego dziecka, kiedy na dworze jest zupełnie ciemno. Ale tak, zdarzało się Ani na pewno, że wracała sama i drogę na pewno znała. Bo rozumiem, że to była taka standardowa wasza droga, którą wracaliście ze szkoły? Niekoniecznie, ponieważ wracając do samego miejsca, którego Ania została uprowadzona, czy z którego zniknęła, to jest to bardzo blisko szkoły i jest to miejsce, skrzyżowanie, które prowadzi, zarówno jedna droga, jak i druga prowadzi nas do domu, jednak można wybrać. Jedną drogą idąc, idziemy po utwardzonej drodze asfaltowej, a druga droga prowadzi przez drogę polną, gdzie jeżeli mamy jakieś opady deszczu, no to wiadomo, że jest to błoto i mniej przyjemne, więc wracając ze szkoły zdarzało nam się, że wybieraliśmy różne drogi. Ale tej nocy raczej jest to bardziej pewne, że Ania poszła tą drogą między stawami, tak? Czy to też nie jest takie do końca jasne? Jeżeli mówimy teraz o dojściu do samego miejsca, z którego Ania zniknęła, to też mamy dwie wersje. W momencie, kiedy kolega Anię zostawił, Ania po przejściu jeszcze około 20 metrów trafia na drogę asfaltową, którą gdyby poszła, okrążyłaby stawy i trafiła do tego miejsca, z którego zniknęła. Natomiast mogła pójść na wprost z tej drogi asfaltowej taką groblą, która dzieli po prostu dwa stawy. Mało bezpieczna, w zimie, ciemną porą, bo też nieoświetlone, ale istnieje też taka możliwość, że Ania poszła tą drogą. Z zeznań
kilku świadków wynika, że Ania faktycznie przebyła drogę tą groblą. Natomiast jeżeli zerkniemy na zeznania opiekuna psa, który badał ślad, którą drogą przemieszczała się Ania, no to on twierdzi z kolei, że omijała stad drogą asfaltową i doszła do tego momentu, do skrzyżowania. Ta wersja z tym psem tropiącym potwierdzałaby to, że Ania wybierała takie bardziej bezpieczne opcje, czyli no jednak drogę asfaltową. No właśnie, dochodzimy do tego takiego no, najbardziej bolesnego momentu w życiu Ani, w waszym życiu, ponieważ Ania tego 24 stycznia na tej drodze nagle znika. W każdym razie tam jest widziana po raz ostatni i do domu nie dociera. Kiedy babcia, podejrzewam, czy w ogóle dziadkowie, zorientowali się, że coś jest nie tak i kiedy zaczęli szukać Ani? Osobiście twierdzę, że być może trochę za późno, bo wszczęli alarm prawdopodobnie koło godziny 21, kiedy to na własną rękę próbowali szukać Ani w różnych miejscach, w które mogła się udać. Czy wracając sama, czy może trafiła do jakiejś koleżanki wracając z nią i powiedzmy została u niej jeszcze na trochę. Jednak no, nie znaleźli Ani, więc nie doprowadziło to do niczego i około godziny 22 natrafili na panią Sołtys, która okazała się ostatnim, jedynym świadkiem jakby, prawdopodobnie ostatnim świadkiem zdarzenia, która opowiedziała, co zauważyła. No i po godzinie 22, kilka minut po godzinie 22 od pani Sołtys zadzwonili na policję, babcia zadzwoniła na policję i powiadomiła ich, co się stało, no i cała akcja powiedzmy została rozpoczęta po godzinie 22 dopiero. A co zauważyła pani Sołtys, jeżeli można w ogóle o tym mówić? Tak, pani Sołtys teoretycznie była ostatnim świadkiem uprowadzenia Ani. Mówię teoretycznie, ponieważ jakby Ani nie widziała, ale można przypuszczać, że była to Ania. Pani Sołtys szła tą drogą asfaltową omijającą staw. Mówię o tej drodze, również szedł ten pies tropiący. Pani Sołtys kilka minut po godzinie 20, czyli można przypuszczać, że chwilę po tym, jak Ania szła tą drogą, również szła tamtędy i będąc około 60-50 metrów przed tym skrzyżowaniem zauważyła w głąb tej drogi polnej samochód, który był odwrócony przodem w kierunku tej drogi polnej, a tyłem właśnie do niej. I w pewnym momencie usłyszała krzyk dziecka i zauważyła zamykające się tylne prawe drzwi samochodu. Nagle ten samochód wycofał w jej kierunku z tej drogi polnej, czyli zbliżył się na odległość około 20 metrów do pani Sołtys i gwałtownie ruszył tą drogą utwardzoną, asfaltową, oddalając się od pani Sołtys w przeciwnym kierunku, więc tak, no istnieje przypuszczenie, że pani Sołtys była ostatnim świadkiem i widziała ten samochód w kształcie dużego białego Fiata z prostokątną czarną tablicą rejestracyjną. W telewizyjnym biurze śledczym jest podane, że rejestracja zaczynała się od litery B, i po niej następowała litera N lub S. I rozumiem, że pani Sołtys, zanim się pojawiła babcia, czy zanim spotkała babcia ani panią Sołtys, to też nic jakby z tą sytuacją nie zrobiła. Nigdzie jej na przykład nie zgłosiła. Ja jeszcze, Kasiu, dodam, że zaraz po tym uprowadzeniu, mniej więcej około minuty później, na skrzyżowaniu właśnie tej drogi, którą jechali prawdopodobnie porywacze, ta droga prowadzi do takiej głównej trasy, która łączy Skoczów z Dębowcem. I tam mamy kolejnego świadka, który jechał od strony Skoczowa. I on zauważył ten bardzo szybko jadący samochód. I stąd my wiemy, że porywacze udali się w kierunku Dębowca, bo ta droga, na której Ania została uprowadzona, ona dociera w pewnym momencie gdzieś tam do skrzyżowania i mamy dwie opcje. Samochód mógł pojechać w lewo lub w prawo. I właśnie dzięki temu, że ten świadek dojeżdżał wówczas właśnie do tego skrzyżowania, to mężczyzna ten zeznał, że samochód, w którym najprawdopodobniej była uprowadzona Ania, pojechał właśnie w kierunku Dębowca. Więc poza tym jednym zeznaniem pani Sołtys, która słyszała krzyk dziecka, mamy też właśnie zeznanie tego, że no przypuszczamy, że jest to ten sam samochód właśnie dlatego, że to jest właściwie ta sama godzina, o której tutaj mówimy. Nie? Godzina uprowadzenia i mniej więcej to jest, nie wiem, jakaś minuta różnicy, kiedy ten mężczyzna widział ten sam samochód. I ich zeznania na temat tego, jak wyglądał ten pojazd,
są ze sobą spójne. Kiedy w ogóle dotarto do tego drugiego świadka? No bo rusza śledztwo w momencie, kiedy Ania się nie odnajduje. Policja ma świadka w postaci pani Sołtys, ma też tego drugiego świadka. Czy do nich dotarto stosunkowo szybko, czy też może na przykład wcześniej badano jakieś inne hipotezy? Myślę, że do tego świadka policja dotarła dość szybko, po prostu tworząc chronologię zdarzeń. Ktoś się zgłosił, wiesz, była to bardzo głośna sprawa, więc każdy próbował pomóc w jakiś sposób. Wracając też do twojego pytania, na które jeszcze nie odpowiedzieliśmy, czy pani Sołtys coś zrobiła do tej godziny 22, zanim zauważyła babcię, która jest z rodziną, która szuka Ani, a czy zrobiła coś po tym zdarzeniu, kiedy usłyszała krzyk dziecka i szybko odjeżdżający samochód? No nie, pani Sołtys nie zrobiła nic, twierdząc, że nie było to dla niej nic nadzwyczajnego. Pomyślała, że może jakaś sprzeczka rodzinna, że może dziecko wracało z zabawy. Nie było to nic nienaturalnego dla niej, więc nie podnosiła alarmu i udała się po prostu do swojego domu. Myślę, że pani Sołtys czy ten świadek to nie byli jedyni mieszkańcy Simoradza, którzy zostali w trakcie prowadzenia dochodzenia przesłuchani. Czy wiadomo jest wam, co ewentualnie zeznali inni mieszkańcy tej miejscowości? Wiesz co, w zeznaniach były różne informacje. Pojawiają się zeznania świadków, którzy widzieli podobny samochód w różnych odstępach czasu. Głównie chodzi oczywiście o czas przed zdarzeniem, który pojawiał się w miejscowości. Pojawiają się też zeznania dwóch dziewczynek, które rzekomo były namawiane przez obcych mężczyzn w podobnym samochodzie do tego, żeby wsiadły do tego samochodu. Ciężko teraz twierdzić, czy faktycznie miało miejsce takie coś, czy był to tylko wymysł, który się zrodził w umysłach tych dziewczynek po tym zdarzeniu i tak powiedziały z niewiadomych przyczyn. Były też zeznania świadków, którzy widzieli konkretnie chyba ten samochód w różnych miejscach wcześniej. No, niemniej nie doprowadziło to do niczego, co byłoby przełomem dla sprawy i pomogło rozwiązać zagadkę. A czy ten samochód był na przykład widywany później, już po tym, kiedy Ania zniknęła w Simoradzu? Był widywany samochód tego typu i były to samochody, czy właściciele tych samochodów byli sprawdzani. Jednak pamiętajmy, że nie mieliśmy, czy policja nie dysponowała pełnym numerem rejestracyjnym, ponieważ pani Sołtys nie była w stanie sobie go tak w 100% pewności przypomnieć. Więc tak, właściciele, którzy mieli podobne samochody, byli sprawdzani, byli przesłuchiwani, byli pytani, co robili w tym dniu, czy mieli jakieś alibi i były tego typu różne sytuacje. Niemniej nie skojarzono żadnego z tych samochodów, czy właścicieli tych samochodów ze zdarzeniem, które spotkało moją siostrę. A czy tych dwóch mężczyzn zaczepiających dzieci, czy kiedykolwiek ktoś jeszcze widział ich później w Simoradzu? To znaczy, czy była kiedykolwiek później jeszcze taka sytuacja, że ktoś po zniknięciu Ani zaczepia dzieci, zachęca do tego, żeby gdzieś z nimi te dzieci pojechały? Nic mi nie wiadomo o takiej sytuacji, żeby po tym zdarzeniu było. Wszystkie te informacje dotyczą zdarzeń, które miały miejsce przed 24 stycznia. Z tego, co wiem, był sporządzony rysopis tych mężczyzn, prawda? Też się z nikim z okolicy nie kojarzyli nikomu? Rysopis powstał na podstawie zeznań prawdopodobnie tych właśnie dwóch dziewczynek, które twierdziły, że miały styczność z dwoma obcymi mężczyznami w samochodzie typu Fiat 125P czy Łada. No jak zerkniemy na te portrety pamięciowe, no to możemy sobie wyobrazić też tamte lata, gdzie każdy mężczyzna mógł być do siebie podobny, typowy wąsik, typowa fryzura, więc no, nie zgłosił się nikt, kto mógłby w 100% stwierdzić, że jest to dana osoba o konkretnych personaliach. Tutaj raczej sposobem na znalezienie sprawcy, porywaczy czy porywaczy, będzie skupienie się na pojeździe, na samochodzie, niż na tych portretach pamięciowych. Oczywiście nie możemy tych portretów wykluczyć, natomiast to, co jest pewne, to jest ten samochód właśnie. Bo pojazd był widziany na miejscu uprowadzenia Ani w czasie uprowadzenia. Natomiast
same portrety pamięciowe nie są ściśle powiązane z chwilą uprowadzenia. To wracamy do tego, co Ania wcześniej mówiła, że w domu się mówiło o tym bardzo dużo, no wieś jakby żyła tym zdarzeniem, więc nie twierdzę, że to była tylko wyobraźnia tych dziewczynek, ale mogła być. No tak, biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, które docierały, bo rozumiem, że one na bieżąco docierały do mieszkańców, no to siła sugestii bywa w takich przypadkach, wydaje mi się, ogromna. Właśnie, a propos zwłaszcza na małe dziecko. Oczywiście, że tak. Tak tylko wspomnę, że Simorad to jest miejscowość, w której jest około 800 mieszkańców, więc... No tak. No mówi się o tym, co się dzieje. No jeżeli i pewnie... jest takie zdarzenie tego typu, to myślę, że każdy o tym wie. I myślę też, że no jakby na to nie patrzeć, padł blady strach na rodziców, którzy też pewnie ten strach przekazywali dzieciom, no bo nagle ginie dziecko i wcale nie jest powiedziane, że i moje dziecko w podobnej sytuacji za chwilę nie zaginie. Mówiąc o mieszkańcach, czy mieszkańcy pomagali w poszukiwaniach Ani? Tak. Tak, tej nocy, kiedy Ania zniknęła, nie tylko służby typu policja czy straż pożarna pomagała, ale skrzyknęli się mieszkańcy Simoradza i również poszukiwali Ani zarówno tej nocy, jak i kolejnego dnia, więc myślę, że sporo ludzi chciało pomóc i robili co w ich mocy, żeby przeczesać różne miejsca, w których Ania faktycznie mogła zniknąć, czy to w drodze ze szkoły, czy przez jakiś inny przypadek zarządzania losu. Mówimy teraz o takiej, powiedzmy, pierwszej hipotezie, porwanie Ani. Czy policja brała jakiekolwiek inne hipotezy pod uwagę? Tak, hipotez było kilka i myślę, że może nie tyle było, co może jest nadal. Policja bada różne wątki. No nie chciałbym się tutaj wgłębiać w to, co policja ustaliła, bo sprawa jest jednak jeszcze cały czas w toku, więc czekamy na rozwiązanie. Niemniej jedną z hipotez było to, że Ania została uprowadzona dla okupu, ale nikt do dnia dzisiejszego nie upomniał się o ten okup, więc ciężko powiedzieć, co mogłoby się wydarzyć, gdyby faktycznie Ania została uprowadzona dla pieniędzy. Czy zdarzył się nieszczęśliwy wypadek i po prostu porywacze się nie zgłosili, czy coś innego? Nie wiadomo. No, jest to na tyle zagadkowa sytuacja, że ciężko wierzyć w 100% w jakąś konkretną teorię. Teraz jeszcze chciałam zapytać o to, że ten samochód, który był widziany mniej więcej wtedy, kiedy zaginęła Ania, w którym prawdopodobnie jechali porywacze, skierował się do Dębowca. Co to jest w ogóle za miejscowość? I czy Ania, czy wasza rodzina, mieliście jakiekolwiek w ogóle kontakty z tą miejscowością, czy kiedykolwiek tam bywaliście? Wiesz co, nie czepiałbym się Dębowca konkretnie, bo głównie chodzi o to, że kierunek, który obrał ten samochód, bardziej dotyczy granicy. Powiedzmy z Simoradza w kierunku granicy polsko-czeskiej. Najprościej dojechać przez Dębowiec, więc myślę, że bardziej o to chodzi. Nie sam Dębowiec, a po prostu kierunek. No to jest bardzo, wydaje mi się, istotna informacja. Oprócz tego, że w Simoradzu zaginęła Ania, praktycznie co do dnia w tej samej miejscowości pojawiła się jeszcze jedna tajemnicza sprawa i tu chodzi mi o sprawę zaginięcia pani Heleny N. Czy może, Aniu, ty byś chciała opowiedzieć, kim była pani Helena i jak to było z tym jej zaginięciem? Pani Helena była kobietą, która w Simoradzu miała brata i 23 stycznia przyjechała właśnie do Simoradza, żeby tego swojego brata odwiedzić. Autobus, którym jechała, jechał od strony Skoczowa i w Simoradzu na przystanku wysiadła córka pani Heleny N. Natomiast pani Helena pojechała przystanek czy kilka przystanków dalej do Dębowca i tam miała zamiar załatwić jakieś swoje sprawy urzędowe. Jej córka wysiadła w Simoradzu i udała się do swojego wujka, brata pani Heleny N., mieszkającego w Simoradzu. Natomiast pani Helena spodziewano się, że w ciągu kilku godzin pojawi się w domu swojego brata, natomiast nie pojawiła się. Nie wiem dokładnie, kiedy zgłoszono jej zaginięcie, ponieważ akty tej sprawy w tej chwili nie istnieją już. Wiemy natomiast, że już po zaginięciu Ani, kiedy przeczesywano stawy, kiedy poszukiwano Ani w Simoradzu, to ciało pani Heleny N. znaleziono w jednym ze stawów w Simoradzu. Kobieta utonęła, a ponieważ policja wówczas uznała to za nieszczęśliwy wypadek, to po prostu sprawa została zamknięta i nigdy, przynajmniej nie w latach 90., nie wiązano
rozwiązano sprawy śmierci, tego wypadku, w wyniku którego zmarła Helena N. z zaginięciem czy uprowadzeniem Ani. A czy w ogóle mieszkańcy Simoradza byli świadomi tego, że oprócz Ani zaginęła również pani Helena? Czy w ogóle były jakieś oficjalne poszukiwania? Czy to wszystko gdzieś tam zniknęło, jeżeli chodzi o akta sprawy? I nie wiadomo tego teraz. Te sprawy były prowadzone równolegle. Tak jak Ania wspomniała, pani Helena zaginęła wcześniej. Ciało pani Heleny zostało odnalezione tam po tygodniu. Więc tak, do momentu znalezienia ciała pani Heleny te sprawy były prowadzone równolegle, jednak bardzo szybko wykluczono udział osób trzecich, przeprowadzając sekcję zwłok pani Heleny i twierdząc, że utopiła się i miała w organizmie znaczną ilość alkoholu. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie połączono tych spraw, ponieważ w Simoradzu do tego dnia nie wydarzyło się nic, nawet w małym stopniu tak tragicznego, a tutaj można powiedzieć, że praktycznie jednego dnia tak dwie duże tragedie spotykają tę miejscowość i nikt nie łączy faktów i akta dotyczące utonięcia, śmierci pani Heleny, no zostały już dawno zniszczone. Pani Helena była siostrą kogoś, kto dla Ani był dosyć ważny. Czyją siostrą była pani Helena? Tak, pani Helena była siostrą wychowawcy Ani, więc wiadomo, że w początkowych latach nauczania wychowawca klasy jest osobą ważną, więc myślę, że bardzo dobrze to ujęłaś. A czy wasza rodzina miała też właśnie z rodziną, z panem wychowawcą jakieś takie bliższe kontakty oprócz tego, że on uczył Anię? No bo taka mała miejscowość, no to może też były jakieś takie kontakty towarzyskie z tym panem wychowawcą, czy tutaj nie ma o tym mowy? Czy to było tylko właśnie dlatego, że on uczył Anię? Nie. Zupełnie była to obca dla nas osoba w tym kontekście, o którym wspomniałaś. Tym bardziej dla moich rodziców, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, my pojawiliśmy się w Simoradzu dopiero w roku 1994, a wcześniej przyjeżdżaliśmy tylko w odwiedzinach do rodziny, więc nawet osób spoza rodziny, mieszkańców tej miejscowości nie znaliśmy. Bo babcia też pracowała w tej samej szkole, co pan wychowawca, ale rozumiem, że też to raczej było takie powierzchowna jakaś taka znajomość. Można przypuszczać, że tak. Powiedzieliście, że dla was to jest takie dosyć interesujące, czy może nie tyle interesujące, co niepokojące, że w tym samym czasie, w tak małej miejscowości, która raczej była spokojna do tego momentu, dochodzi do dwóch takich naprawdę dużych tragedii. Jak wy ewentualnie połączylibyście sprawę zaginięcia i śmierci pani Heleny ze sprawą zniknięcia Ani? To każda próba połączenia teraz tych dwóch spraw to będzie próba tworzenia nowej teorii, a wiem już z doświadczenia, że każde tworzenie nowej teorii daje taką pożywkę dla osób, które chcą jakiś skandal wywołać, czy nowy spisek, więc nie chciałbym tworzyć czegoś nowego. Tak jak mówiłem, żałuję, że policja tego nie połączyła, bo można przypuszczać, że jakiś związek te dwie tragedie miały ze sobą. No ale ja osobiście, nie wiem jak Ania, ale ja osobiście nie chciałbym teraz się wypowiadać w tym temacie. Jak najbardziej rozumiem. Ja też. Wszystko jasne. To teraz chciałam się zapytać, jak długo trwało śledztwo i kiedy zostało umorzone, bo zostało umorzone? Śledztwo zostało umorzone zgodnie z prawem, czyli bardzo szybko, po 3 miesiącach, z powodu niewykrycia sprawcy, samo śledztwo. No, niemniej jednak sprawa toczyła się dalej, ponieważ śledztwo zostało umorzone po 3 miesiącach, ale widzisz, sprawa toczy się do dzisiaj, tak? Ktoś cały czas zarówno w Cieszynie działał, jak i teraz Archiwum X przejęło sprawę. Istotne jest jeszcze to, że można by doszukiwać się pretensji do moich rodziców, że nie złożyli sprzeciwu, dlaczego umarzałem, i wtedy wiem, że byłoby kontynuowane dalej to śledztwo. No jednak moi rodzice też nie znali prawa, nikt nie podpowiedział, żyli wtedy w amoku, w wielkiej rozpaczy i na własną rękę poszukiwali Ani, więc nie dziwię się im i nie oskarżam ich o to, że po prostu prawnych ruchów wtedy sami nie wykonali, jak przyszło pismo o umorzeniu śledztwa. Wcale się też nie dziwię, bo nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak się człowiek czuje w takiej sytuacji i myślę, że jakieś takie prawne aspekty ciężko jest wtedy ogarnąć. Ale czy, i tutaj nie pytam się jakie, ale czy kiedykolwiek do rodziny na przykład dochodziły jakieś ploty na temat tego, co mogło się stać z Anią? Czy na przykład w Simoradzu kiedykolwiek ludzie wracają do tej sprawy, czy raczej jest już to taka sprawa, o której się po prostu nie rozmawia? W mojej rodzinie ta sprawa nie jest tematem tabu, potrafimy o tym rozmawiać, więc ostatnio też bardzo dużo się dzieje, więc tak, wspominamy i rozmawiamy na ten temat. Niemniej w samym Simoradzu mam wrażenie, że panuje pewnego rodzaju zmowa milczenia i nawet jak pojawiają się osoby z dobrymi zamiarami, różni dziennikarze, którzy też z moją pomocą docierają do osób, z którymi mogliby porozmawiać,
to wiem niestety, że odbijają się od drzwi i nawet osoby, które powiedzmy mogłyby coś powiedzieć, bo aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły w tamtych latach, no niestety nie chcą się wypowiadać i mimo, że mogą wnieść coś nowego, świeżego, to jednak nie wyrażają zgody na rozmowę. No to jest bardzo smutne, co mówisz. Może takie rozmowy z wami i te wszystkie programy i to wszystko, co robicie, gdzieś kiedyś w kimś poruszą sumienie. Ania mówi tutaj, że na to liczycie, czy w ogóle też liczymy, ja też na to liczę. Powstał w pewnym momencie portret progresywny Ani. Czy, no tutaj do ciebie pytanie, Dominik, czy pamiętasz w ogóle, jak on był tworzony, ten sam proces i czy pamiętasz, jeżeli to nie jest zbyt osobiste pytanie, co poczuliście, kiedy ten portret zobaczyliście? Ten portret powstał już dość dawno temu i z tego, co się orientuję, to Ania ma tam na tym portrecie około 25 lat. Sam portret progresywny powstał prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie na zlecenie policji i wydaje mi się, że przy pomocy fundacji Itaka, bo to chyba ona się zajmowała tego typu sprawami, czy zajmuje się nadal, więc powstał portret dość dawno niestety. Ania na tym portrecie ma około 25 lat i jak go pierwszy raz zobaczyliśmy, to no byliśmy zaskoczeni, bo fajnie widzieć Anię, no i wierzymy, że gdzieś funkcjonowała właśnie w tym wieku, wyglądając podobnie i że być może ktoś ją zobaczy i skojarzy fakty. Więc to po pierwsze. A po drugie, osobiście muszę przyznać, że całkiem niedawno widziałem portret progresywny innej zaginionej dziewczynki. No i chyba ta technologia jeszcze pozostawia trochę do życzenia, ponieważ ta dziewczynka wyglądała bardzo podobnie do tego portretu progresywnego Ani. Znaczy też fajnie byłoby, gdyby te portrety progresywne były na przykład właśnie co 10 lat mniej więcej aktualizowane do momentu, kiedy ta osoba się nie znajdzie, a najlepiej, kiedy nie trzeba byłoby ich już tworzyć, ponieważ ta osoba się znajdzie. Teraz mam pytanie do Ani. Aniu, ty się kontaktowałaś też z policją w tej sprawie. Czy, jeżeli w ogóle możesz, to czy mogłabyś coś więcej na temat tego kontaktu w sprawie zaginięcia Ani opowiedzieć? Ja kontaktowałam się, owszem, z policją w tej sprawie, natomiast jedyną informacją, jaką uzyskałam, to jest informacja taka, że sprawa zaginięcia Ani jest w zainteresowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wszystkie inne szczegółowe informacje związane z prowadzonym dochodzeniem są objęte tajemnicą, więc informacje, które ja posiadam, to są przede wszystkim w dużej mierze moje rozmowy z Dominikiem i inne źródła, do których udało mi się dotrzeć, typu artykuły prasowe. Natomiast, tak jak mówię, policja dość ostrożnie podchodzi do udzielania informacji na temat zaginięcia Ani. No myślę, że może nie jest to błędne podejście, biorąc pod uwagę, że chyba coś się w tej sprawie ciągle dzieje i być może, że pojawiają się nowe tropy. Ale wy też chcecie pomóc policji i zorganizowaliście pewną inicjatywę, żeby być może pomóc w dotarciu do osób, które coś wiedzą i coś do sprawy mogłyby wnieść. Czy moglibyście teraz o tej inicjatywie trochę nam opowiedzieć? Mogę, oczywiście. Stała inicjatywa, żeby jakby skłonić kogoś, kto coś wie w sprawie zaginięcia Ani, do tego, żeby podzielił się informacją. Padło na kilka pomysłów, w jaki sposób, powiedzmy, namówić takie osoby. Będą to różne wydarzenia, które w najbliższym czasie będą miały miejsce. Czy to ulotki, czy plakaty powieszone w różnych miejscach w okolicy Simoradza i w samym Simoradzu, które mam nadzieję, że jak zobaczy właściwa osoba, to zechce w końcu coś powiedzieć. Generalnie pomysł z plakatami ewoluował, bo powstało jeszcze kilka innych koncepcji, typu zbiórka pieniędzy. I zbiórka pieniędzy to też jest w pokłosie tego, co pojawiło się w Gazecie Wyborczej, jak ojciec zamordowanej dziewczyny rozwiesił plakaty, oferując nagrodę dla osoby, która spowoduje przełom w sprawie. Konkretną kwotę, konkretną sumę pieniędzy zaproponował i za namową kilku osób bliskich mi również założyłem zrzutkę na portalu zrzutka.pl i próbuję uzbierać kwotę też określoną, z pomocą ludzi, którzy zechcą się podzielić choćby jednym groszem, czy jakąś dowolną kwotą pieniędzy. Na pewno ta zebrana kwota pozwoli mi łatwiej zebrać tą sumę, z którą chciałbym się podzielić z daną osobą, która wniesie coś naprawdę pożytecznego i jakiś przełom się wydarzy.
I oczywiście link do tej zrzutki wstawiam w opisie, żebyście też mogli, jeżeli tylko zechcecie, i z góry Wam bardzo za to dziękuję, dorzucić swoje właśnie grosze, czy może nawet trochę więcej, do tej zrzutki. Od razu też uprzedzę pytanie, co będzie, jeżeli taka osoba się nie zdarzy? Bo ja już wiem, ale gdybyśmy mogli też to wyjaśnić. Gdyby się jednak nie zdarzyła żadna osoba, która powiedzmy, że skusi się w cudzysłowie na tę nagrodę, to co wtedy planujecie zrobić z tymi zebranymi pieniędzmi? Niezależnie jaka kwota się zbierze, to określona suma pieniędzy jest gwarantowana dla tego informatora, który wniesie coś pożytecznego do sprawy. Niemniej jednak zebrana kwota na portalu zrzutka.pl pozwoli zasilić oczywiście to konto dla tej osoby. Jednak w przypadku, gdy nikt się nie zgłosi przez jakiś określony czas, który na razie nie mam daty końcowej. Zrzutka jest zaplanowana do rocznicy zniknięcia Ani, czyli do 24 stycznia przyszłego roku. Niemniej pieniądze na koncie będą przez jakiś czas do momentu, kiedy odpowiednie osoby, czy to policjanci z Archiwum X nie powiedzą mi, że nie czekamy już na taką informację i będę mógł wtedy te pieniądze przeznaczyć na inny cel. Tym celem jest wsparcie finansowe dwóch fundacji. Jedną fundacją jest ITAKA, czyli Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. I drugim celem jest zasilenie konta Fundacji Viva, Ratuj Konie. Uznaliśmy, że to będzie dobry pomysł, żeby też uczcić to, co Ania lubiła, czyli lubiła te zwierzęta i kochała je rysować, malować. I myślę, że to jest piękna inicjatywa, chociaż mam nadzieję, że te pieniądze doprowadzą nas wszystkich do tego celu, na który są zbierane, czyli że w końcu dotrzemy do przełomowych informacji na temat Ani i tego, co się z nią ponad 25 lat temu stało, ponad 27 już będzie. I bardzo Was zachęcam do tego, żebyście też się do niej dorzucili, co ja również uczynię. I chciałam w tym momencie bardzo podziękować Ani i Dominikowi za rozmowę, która była, no nie ukrywam, też dla mnie bardzo emocjonalna. Ale mam nadzieję, że jeżeli jakieś wątpliwości, jakieś pytania na temat zaginięcia Ani były w Waszej głowie, to chociaż częściowo się rozjaśniły, a przede wszystkim jeżeli ktokolwiek, cokolwiek kojarzy na temat tego zaginięcia, no to mam nadzieję, że jest to jasne, że możecie się skontaktować ze mną, możecie się skontaktować z Anią z podcastu Tropiciele Zbrodni, możecie się też oczywiście skontaktować z policją i poinformować, jeżeli tylko uważacie, że macie jakieś informacje, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania tej zagadki. I tutaj też bardzo polecam zapoznanie się z podcastem w wykonaniu Ani na kanale Tropiciele Zbrodni. Jest to podcast bardzo szczególny, ponieważ oprócz rozmów z Dominikiem usłyszycie tam rozmowy z kolegami i koleżankami Ani i będziecie mogli zobaczyć zdjęcia Ani, a także właśnie te nagrania z komunii. Także jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to bardzo polecam, a mam nadzieję, że ta rozmowa ewentualnie wyjaśni Wam jakieś pytania, które pojawią Wam się w trakcie, bo może pokryją się z tymi pytaniami, które ja zadałam. Aniu, Dominiku, czy chcielibyście jeszcze coś od Was dodać na zakończenie? Ja chciałabym ze swojej strony zaprosić również słuchaczy Twojego, Kasiu, kanału na grupę, która została utworzona na Facebooku. To jest grupa Zaginiona Ania Jałowiczor. Na tej grupie publikowane są wszystkie bieżące informacje dotyczące sprawy zaginięcia Ani. Poza tym w tej chwili prowadzimy również licytacje, z których dochód jest w całości przeznaczony na nagrodę dla właśnie osoby, która wskaże nam miejsce pobytu Ani. Każda osoba, która jest członkiem grupy, może zarówno wylicytować przedmioty, jak i również może sama wystawiać te przedmioty, dlatego serdecznie zapraszamy też, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawa forma wsparcia tej zrzutki, dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na grupę. Dominik, coś może jeszcze od Ciebie? Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, no i również dziękuję wszystkim osobom, które zdecydują się na wsparcie zrzutki. Ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i tak jak od wielu lat trzymam kciuki, od kiedy tylko się dowiedziałam o tej sprawie, za to, żeby Ania bezpiecznie wróciła do domu, a w każdym razie, żebyśmy w końcu poznali prawdę na temat jej zaginięcia.
I tak właśnie wyglądała moja rozmowa z Dominikiem Jałowiczorem, bratem zaginionej Ani, oraz z Anią, autorką podcastu Tropiciele Zbrodni. Ta rozmowa odpowiedziała na wiele moich pytań związanych ze sprawą zaginięcia Ani Jałowiczor. Ale kiedy zaczęłam ją edytować, to w mojej głowie wciąż pojawiały się nowe, a Ania i Dominik cierpliwie na nie odpowiadali. Nurtowało mnie na przykład pytanie, czy Ania nie zwierzyła się przypadkiem jakiejś koleżance z tego, że kogoś poznała, z kim na przykład dokądś wyruszy, że ma jakieś plany ucieczki. I rzeczywiście, pytano o to jej koleżanki i kolegów, ale nikt o niczym takim nie wiedział. Sam Dominik uważa, że teoria, że Ania poznała na przykład kogoś, kto obiecał jej, że zabierze ją do mamy, do rodziców, do Francji, jest wręcz nieprawdopodobna. Ania była ze swoim bratem bardzo związana i raczej na 100% opowiedziałaby mu o takiej osobie, która coś takiego jej obiecała, a przede wszystkim nie odjechałaby, nie oddaliłaby się z tą osobą sama, bez Dominika, nie zostawiłaby go. Oprócz koleżanek i kolegów Ani, w trakcie dochodzenia przesłuchano także bliskich znajomych jej rodziców oraz najbliższą rodzinę, bo policja przez chwilę brała pod uwagę i taki wątek, że na przykład drudzy dziadkowie Ani, będąc zazdrośni o to, że dziewczynka przeprowadziła się do Simoradza, porwali ją. Zostało to jednak szybko zweryfikowane i nie miało nic wspólnego z prawdą. A wychowawca Ani, ten, któremu dzień przed zaginięciem Ani zaginęła siostra. Czy był tamtego feralnego wieczoru w czasie balu karnawałowego w szkole? Nie, nie było go. Na co warto zwrócić też uwagę, to to, że ciało jego siostry odnaleziono nie w stawie, obok którego hipotetycznie przeszła Ania, ale w stawie niedaleko domu babci Ani. Leży on przy jednej z dróg, którą kobieta mogła podążać z przystanku do domu swojego brata. Dom ten mieści się w innej części Simoradza niż dom babci Ani. Zresztą większość kolegów i koleżanek Ani mieszkało w zupełnie innej części wioski. Ania była właściwie jedynym dzieckiem, które tamtego wieczora mogło iść tą drogą. Czy ktoś o tym wiedział i czekał tam już na nią? Ta grobla, po której ewentualnie przeszła Ania, dzisiaj już nie istnieje. Staw nie jest nią przedzielony, więc dziewczynka miałaby do wyboru tylko jedną drogę. Jej ciała w tym stawie, które oczywiście przeszukano, nie znaleziono. W przeciągu kilku godzin od zgłoszenia zaginięcia Ani na policję sprawdzono także przejście graniczne pomiędzy Polską a Czechami. Gdzie jest Ania i kto stoi za jej zniknięciem? Być może uda się nam tego dowiedzieć dzięki nagrodzie, jaka dla potencjalnego informatora ma być przeznaczona. Z góry bardzo Wam dziękuję za wzięcie udziału w zrzutce na ten cel. Nie zapomnijcie też, że na facebookowej grupie Zaginiona Ania Jałowiczor możecie licytować różne przedmioty na rzecz zbiórki. Ja już po tej rozmowie z Anią i Dominikiem wylicytowałam sobie na przykład zestaw ręcznie robionych świeczek. Może Wy też znajdziecie dla siebie coś ciekawego, a może sami zechcecie coś na licytację oddać. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ani i Dominikowi za rozmowę. Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu. W tym momencie pracuję już nad kolejną serią na temat zabójstw kobiet w okolicy Bełchatowa. Ta seria pewnie pojawi się w drugiej połowie października. W międzyczasie pojawi się jeszcze jeden odcinek podcastu, odcinek kryminalny, a o wszystkich szczegółach jak zawsze będę Was informować na moich profilach na Facebooku i Instagramie. Tymczasem żegnam się z Wami i mam nadzieję, że do usłyszenia.